Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już w pełnoprawnym odcinku z gry Core Keepers. Na razie w Early Accessie. Ale tak, pierwsza wersja, jaka kiedykolwiek wyszła poza demkiem. I cóż, no, postanowiłem pominąć wam dzisiaj wstęp i demo. Trzeba w sumie wstęp i takie wprowadzenie fabularne. Jeśli chcecie to zobaczyć, zapraszam na odcinek z pokazówki demka. A teraz przechodzimy już do konkretów. Więc jak widzicie, mam postać stworzoną swoją. Trochę tak nad tym posiedziałem, nie jakoś szczególnie dużo, ale no. Staram się odwzorować najlepiej awatara swojego, jak mogę, tutaj. A póki co tak, bez problemu zajmijmy się już szybko właśnie tym, co tutaj robię, jak widzicie, czyli bijemy korzenki, żeby zbierać drewno. I tak, przygotowujemy się do wszystkiego. Jeśli chodzi natomiast o startera, tak jeszcze, jeśli kogoś zastanawia, wybrałem sobie, konkretnie mówiąc, klasę runner. Głównie dlatego, że zaczyna z lampą, a jak już nagrywam odcinek, to wiecie, ciemność będzie moim wrogiem. Więc stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja, przy okazji też trochę lepiej biegamy. I tak, ze zgromadzonego drewna szybko możemy wytworzyć kilof, łopatę na wszelki wypadek, jakby była potrzebna, stół do krawcenia i trochę pochodni, żeby tutaj rozświetlić to miejsce. No i tak, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Core Keepers, tak pokrótce mogę powiedzieć, najłatwiej to określić mianem Terraria x Minecraft x, jak to się nazywa, x Forager? No niekąd w sumie tak. Tak mógłbym powiedzieć, ale dobra, mniejsza. Więc tak, no widzicie, taka gierka ładna, pikselowa. A, i przy okazji właśnie jest z nami siostra. Widzicie? Sis. Tak. Jestem. Właśnie dobra kazała mi nie wspominać, więc no. Ale i... fajnie ta kopita wyszła. No, fajna nawet, lepsza niż moja postać. Ty się tłuc? Nie. Niestety nie ma tu PvP. Ale tak, bezpośrednio... Bezpośrednio siostra, powiem ci tyle. Powiem wszystkim... Prawym przyciskiem żresz i stawiasz rzeczy. Tab otwiera ci ekwipunek. Chodzisz i teraz najważniejsze. Pięści rozwalisz tu chyba wszystko, co jest w pierwszym biomie. O, widzę, że siostra zaczęła jako kucharz. Dobra. Jestem kucharzem. Miałam dylemat, czy... To masz prezencik. I teraz tak, otwierasz garnek i tam możesz łączyć składniki ze sobą. Dobra, to ty się tutaj w to baw. Możesz też trochę pokopać czy coś. Nie? A ja zacznę właśnie już eksplorację. I dostanę zaraz pierwszą potrawkę z dwóch muchomorów. Spokojnie, spokojnie. Nie potrzebuję na razie. I pan też masz puszki żywieniowe, więc na krytyczne sytuacje zawsze możemy przeżyć w ten sposób. I dobra. A... dobra. Masz i mushroom zup plus 200 pud. Oj. Niestety piemzeł nam szczemka. Ale tak. I ważna rzecz, siostra. Jeśli masz drewno, możesz z niego wykraftić pochodnie. Pochodniami normalnie możesz prawy przycisk, żeby je tak móc po prostu trzymać i dostawiać. Czyli taki Minecraft, tylko że w grafice Terrarii. No tak najłatwiej to określić. I dobra, masz tutaj trochę pochodni. Troszkę. Tylko ciupi. Tak. Resztę drewna, bo niewiele zostało, pozwól, że zaoszczędzę, bo będzie nam potrzebne do stworzenia czegokolwiek. A w szczególności konewki i motyki, czyli pierwszych rzeczy potrzebnych do farmienia. Albo bez farmienia ty nie pożyjemy. Tak czuję. Ty się myślałam nad właśnie farmą, myślałam nad łowieniem ryb i nad kucharzem, ale stwierdziłam, że zacznę jako kucharz, bo no opowiadałeś, że tam tym jedzeniem coś tam było faktycznie, więc stwierdziłam, że dobra, że zrobię coś takiego. A, właśnie, to jest jeszcze taka kilka informacji. Jakbyś widziała takie jakby błyski na ciemnym obszarze, prawdopodobnie oznacza, że tam jest jakiś metal. Czyli tak jak w Terrarii. Tak. To jest jedna rzecz. I druga, jak dostaniesz żółty napis o jakimś skill pointie czy coś, oznacza to, że zdobyłaś wystarczająco wysoki poziom, jakąś umiejętność, żeby coś tutaj zrobić. I skill pointy najczęściej dostajesz co 5 poziomów daną umiejętność. Służą do ulepszania. Casting. I dobra, a mam też dla ciebie pierwszą bombową paprykę. Ja zrobię kilka potrawek. O, i właśnie a propos, jak to się nazywa? A, tu masz też nasiona już na później. A to właśnie skill pointsów, właśnie zrobiliśmy pierwszy poziom wybiegania, więc jej, bieganie teraz będzie mniej kosztowało. Ja mam bieganie i jeden w mining. To było. O, to nieźle. Ja też, tylko wiesz, siostra, ty mówię o piątkach. A, i właśnie jeszcze taka najważniejsza informacja. Jeśli kogoś zastanawia, czemu siostra brzmi gorzej niż zazwyczaj, to zazwyczaj brzmi dosyć przyzwoicie, to... Muszę powiedzieć tak, ostatnio się zdecydował Voice Meter jest problem i... Czułeś tak jakby trzęsienia ziemi przez jakiś czas? Tak, czuję. To powiem wam szczerze, drodzy widzowie, znaleźliśmy bardzo wredne bydle. Olbrzymiego glutolorda, który jest bossem i w sumie nie umiem z nim walczyć.
Tak, dajcie sobie jeszcze w demku właśnie odkryć coś takiego. Jakby co, to wiecie, że ja będę miała ból tyłka, jak ja będę musiała walczyć z glutem. O tym wiecie, prawda? Masz w garnku potrawkę. A coś konkretnego? Okej, okay. Regeneracja życia i 20 głodu. Wezmę na później 7 randy. I tak. Jak cię robi wędkę może? Nie. Wędki? Nie można tu zrobić wędki. Nie mogę się doczekać. Ja nam zbuduję potem taki domek ładny. O, tak. Tylko od razu może poinformuję dla bezpieczeństwa. Nie wiem, czy da się tutaj wodę stawiać jako tako. Ale wędki nie można. To znaczy, że prawdopodobnie ona jest dostępna dopiero na etapie tin, czyli cyny. Której osobiście jeszcze nigdy nie odkryłem. Więc chyba wędkarz byłby najmocniejszą klasą, ale trudno się mówi. To tak, trzeba mi powiedzieć. No, nie wiedziałem o tym, siostra, nie grałem w pełną wersję. Chciałem sobie Early Accessa. Jedne co to sprawdziłem, czy po prostu się kolejny uchami. Mam, więc jest spoczko. Ja mam 3 w mininga, ale co jeszcze za wcześnie? Ja mam chyba 2. I najgorzej w sumie, że nie znalazłem żadnej miedzi, jak tak teraz myślę. Takie pytanie, na jakim poziomie głodu jeść, bo... Byleby nie było czerwone, bo czerwone daje ci kary. Możesz jeść wcześniej, dobra. Ale to nie ma wielkiego znaczenia. Przy czym, jeśli chcesz walczyć z jakimś przeciwnikiem groźniejszym, warto jeść przy maksie, bo może być to bonus, który... Oj. Chyba coś tam trochę u ciebie delikatnie siostra przebija, no ale niestety tego się nie da zmienić. Mam mining w 3, tak czy siak. Okej. To jeszcze 2 poziomy będziesz mogła sobie, no, poziom pierwszy, jeśli chodzi, znaczy perka pierwszego dostać. Nie jest to nic wielkiego, jak już wspominałem, ale no, zawsze coś. I tak, co prawda siostra to jest głównym kucharzem, ale dla tych, którzy nie widzieli kucharzenia, to pokażę wam, jak to działa szybko. Można właśnie łączyć dwie rzeczy ze sobą. I dostaje się coś za to. Oraz jest opcja książki kucharskiej, która konkretnie pokazuje przepisy, jak to połączyć, by otrzymać jaki rezultat, więc to jest fajne właśnie. Bardzo, ale to bardzo przydatne. In menu. Menu. Tab, siostra. Tab, skills. I potem klikasz na gwiazdkę tam właśnie. Next rank. Mam 1 punkt, więc mogę sobie go wydać i już go wydałam. Tak. I pamiętaj, że te skill pointy są bezpośrednio związane z konkretną umiejętnością, więc nie są uniwersalne. Już zobacz. O, i dobra. Znalazłaś jakąś miedź może? Cokolwiek? Pukam. Okej, ja mogę z dobrych wieści powiedzieć, że znalazłem więcej korzeni drewnianych, więc jeśli dostaniemy nasiono, to może jakoś pożyjemy. I wiem, że nie masz kilofa i musisz się męczyć biedna ręką, ale no drewno nie mam za bardzo. Bo nie mam za bardzo jak posadzić nawet, ja potrzebuję grzybów przede wszystkim, nie wiem, jakoś możesz je zebrać. Grzyby muszą się znaleźć, niestety, z tym będzie trochę ciężko. O, i uważaj, bo to są tu gluty. Nie mam nic do walki, mam dłoń. Tak samo. To co za gluteł się panoszy, idę stąd. A ja spróbuję sobie z nimi powalczyć i dostałem tutaj jakieś nasiono. Oraz mamy skrzynki, które z mojego doświadczenia dają ciekawe materiały, które nie wiem do czego wykorzystać, więc tylko, że trudno dostępne. Dało mi się wyciszyć przed kichnięciem. Wow, brawo, gratulacje dla ciebie. I ze skrzynki dostaliśmy jedną sztukę miedzi. New item, turf wall. Turf wall? A to jest inna ściana. I co to? Old amulets? Nazwę jakieś śmieci. Dobra, oraz... Scrap parts? Co są skrapy? O, no proszę. Scrap to można teraz naprawiać swoje wyposażenie przy użyciu skrapów. Czyli złomów. Fajne. Dobra. I prawdopodobnie ja znalazłem więcej miedzi. Taką podstawową masz miedź? Prawdopodobnie tak. Jeszcze tutaj tylko skróta zrobię szybko, żeby łatwiej się tym dostawać. I tak. Co jeszcze mogę tak powiedzieć w sumie od kiedy grałem na demku? Widzę, że lampa dużo lepiej działa. Ostatnio jak miałem lampę, to i tak wszystko było super ciemne. A dzisiaj proszę, no, dzięki lampie jest wokół mnie ciągle... Jasno. Właśnie pękł mi kill off. Teraz też muszę z ręki bić. Ja nie miałam jeszcze kill-off. Skąd ty kill-off miałeś? Drewniany kill-off można było z drewna zrobić na początku, ale no mieliśmy go bardzo mało, więc... Żeby starczyło na potem robienie materiałów innych. No tak, siostra, bo ja zbierałem to drewno ze względu na to, że
Było go mało, zrobiłem 1 kilo, jedną łopatę i resztę drewna poświęciłem na to, żeby potem jakieś stoł do krawcenia robić. W sensie ja mam trochę w miarę, ale nie mogłam go użyć na tego, na kilo. Mam drewno? Jeden copper ore. Jak się puszcza? Musisz otworzyć tabem, potem tam tak jakby lewym przyciskiem wyrzucić poza swój obszar. Generalnie akurat. Wiem to czy nie? Chyba? Dobra. Trochę byłam negatywnie nastawiona do tej gry, ale póki co mi się podoba. Wiesz, nikt się nie zmuszać nie będzie do grania, zawsze mogę kontynuować przygodę samemu. Ale tak, nie, z dobrych wieści mamy... Nie, ogólnie jestem do wielu gier negatywnie nastawiona. Mamy właśnie 6 miedzi, co pozwala nam przygotować akurat konewkę i motykę. Ej, serio, naprawdę nie mam... A ja mam dirt. Gdzie jest tak. Drewno? Drewno można znaleźć tylko na korzeniach, które rosną tutaj na podłodze, ale ja już się wyzbierałem, więc trochę gorzej. Ale dobra, zaraz dostaniesz tutaj też motykę i konewkę. Okej, to już będę mogła coś zasadzić, będzie dobrze. Nie umrzemy. Motykę już masz, zaraz ci tylko ją rzucę. Jeśli chodzi o samą motykę, działa ona w ten sposób. Prawy przycisk na miejsce, w którym chcesz stworzyć grządkę. Jak Stardew Valley, Minecrafcie i takich tak. grach. Potem możesz tam nasadzić konkretne nasiono. Każde są od innych roślin. Potem po wszystkim musisz jeszcze to podlać konewką, której na razie nie mamy. Jeśli chodzi o konewkę, to no ją po prostu najpierw prawym przyciskiem na wodę. Dobra, ale prawym przyciskiem na wodę najpierw w przypadku konewki, żeby nabrać wodę. A jak już masz wodę, to oczywiście potem prawym, żeby podlewać. Będę w przypadku zwykłych roślin po prostu... Tak. Ale jeśli chodzi o zwykłe rośliny, to po prostu podlewasz, potem zbierasz, jak są dojrzałe. W przypadku natomiast drewnianych korzeni, sadzisz je w jakimś miejscu i one się powoli rozrastają na boki, po prostu w kształcie krzyżowym. Więc im trzeba dać czas na rozrośnięcie się, żeby zbierać drewno. Nie, jak kwiatki w Animal Crossing. Okej, jak kwiatki w Animal Crossingu, rozumiem. Niestety ciebie trochę przerywa. Ale jak mówiłem, niestety dzisiaj trochę to jest eksperymentalne, będę musiał pewnie jeszcze ci tam poustawiać coś na mikrofonie. A póki co bawimy się po prostu w Minecraft, bijemy derta z ręki. Jej. Tylko brakuje, żeby za ścianą znaleźć zombiaka i żeby jakiś groźny potwór zielony przyszedł właśnie nas wysadzić. No tak, tak dokładnie, creeper. Ale dobra, jak myślę. Polskiemu jest. Polskiemu nie zostało to zmienione, ale najłatwiej to chyba określić jako czyhacz. Nie, czyhacz jest po polsku. Jest tak oficjalnie tłumaczone. Naprawdę? To ja tak dawno już nie widziałem Minecraftu, że nawet nie kojarzę takich rzeczy. Okej. Okay. Ja widziałam tylko dlatego, bo sobie w minigry grałam. Chociaż dobra. Może zacznijmy od tego, że u mnie ciężko, żebym to wiedział, jak jest zawsze Minecrafty po angielsku. Tylko. Więc no. No to prawda. Ale tak. No więc, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w kwestii tego, co tu się dzieje. Po prostu łazimy, kopiemy. I miejmy nadzieję, że jak najprędzej pokonamy jakiegoś bossa, bo ponoć właśnie ciekawsze rzeczy się tu odblokowują po pokonaniu bossów. Przynajmniej tak piszą twórcy. Kolejny talent w mining. Kolejny talent w mining, znaczy nie mining, tylko mining masz? A na razie musisz ulepszać pierwszy, niestety nie wiem, co zrobić, żeby móc te bardziej zaawansowane brać. Ja wiem. Bo to jest czysto napisane, a ty nie umiesz nawet przeczytać. Oczywiście. Musisz zdobyć piątkę na danym talencie. A gdzie to jest napisane? U mnie tego nie ma. Gdzie u mnie tego nie ma napisanego? Next rank. No next rank, tak, to oznacza, że jest 5 poziomów tego, ale nigdzie nie jest napisane, że musi być 5 w poprzednim, żeby móc następny sobie odblokować. Może tak jest, wiesz, ostatnio będę zaprzeczał, tylko wiele gier ma system, że różne talenty można ulepszać kilkukrotnie, a no tak naprawdę nie trzeba tego robić, żeby poznawać następne. Wybaczcie za to? Tutaj mi się wydaje, że oczywiste, że to jest jakby pierwszy talent, więc pierwszy talent trzeba rozwinąć do piątki, a potem to już wybierasz, tak jak w wielu możliwe, grach możliwe. Właśnie. Możliwe, ja nie będę nie zaprzeczał, nie będę potwierdzał, przypadku, bo... ale... Ja mówię, nie będę zaprzeczał, nie będę potwierdzał, bo po prostu nie wiem. Ale okej. Okay. Nie podoba mi się w ogóle to, w którym miejscu czuć te eksplozje, jakby, czyli te trzęsienia ziemi. Niestety z tego mogę wywnioskować, że to całe dziadostwo, które to wywołuje, jest bardzo blisko nas.
niestety. To mi się niekoniecznie podoba, rzecz jasna. No ale co trudno, trzeba to trzeba. A, dobra. Na wypadek, gdybyś, siostro droga, chciała gotować więcej, to ja ci zostawiam skrzynkę przy garku i tam zostawiam wszelkie rośliny, które znalazłem. Możesz tam też gotowe żarcie już wkładać. Tak, mam je podlewać do stadium, czy nie? Nie. A dobra, w takim razie do zobaczenia za chwilę. Cięcie. Oj, dobra. Powiem wam szczerze, po prostu to uwielbiam, jak domownicy wołają w jakichś błahych sprawach, ale... No trzeba, to byłem. A u ciebie jak tam, siostra? Znalazłaś coś ciekawego? Znalazłam kolejną... kopałeś tu, ale znalazłam kolejny z metalem miejsce. A, tak, jestem tego świadom, tylko po prostu biegłem z powrotem, bo chciałem odłożyć parę rzeczy tylko. I coś czerwonego tam świecia. A, czerwonego? Szczerze nie wiem, jakie to jest czerwone świecenie. Jeśli wygląda trochę podobnie do czegoś, co już widziałem, ale do końca nie wiem, co to. A, dobra, to jest jagódka. I teraz, siostra, chodź tutaj do mnie, proszę. Tutaj masz przykład jagódki sercowej chyba, oraz grzybów. A to jest właśnie korzeń drzewny. Jak to bijesz, to dostajesz drewno. Mogą też z tego wypadać... Można z tego, z tego może właśnie wypaść nasiono, które można posadzić, ale musi wypaść, więc no nie ma gwarantu, że tego znajdziemy. Co ładnie, mimo że grafika jest dość prosta, to jest piękna. No a tutaj mamy przykład najcenniejszej rośliny, jaka moim zdaniem istnieje. Świecący kwiatek. Jak zrobisz z niego żarcie, to powinna postać świeci po zjedzeniu jego. To oznacza ten nick. A, to oznacza, proszę. Jak łopatem ty klikniesz, to możesz coś wykopać. Arby. Normalnie łopatę możesz stworzyć sobie z drewna pod kliknięciem tab. W sensie ja na razie drewna nie będę używać. Drewno lepiej jeszcze, się jak widzisz glut na podłodze, tak jak tutaj, on cię spowalnia. Ale łopatą możesz go usunąć, zdobywając w ten sposób grudkę glutu, która jest przydatna do różnych rzeczy. Tak samo łopatą możesz wykopywać rośliny. Co jest bez sensu, bo można je też równie dobrze z ręki, ale no. Zawsze istnieje taka opcja. To ja koper zbieram. Okej. Okay. A ja, u mnie, jeśli o to chodzi, no to co, mówiąc szczerze, nie mam żadnego... Jak będzie sporo drewna, to zacznę ogarniać ładne chałupki. Okej. Myślę, że jeśli chodzi o to drewno, to tak naprawdę nie musi być go dużo. Wystarczy, że będziemy mieć po prostu kilka nasion tego, jak to się nazywa. Rutu, czyli korzeni. Wiem. Będziemy mieli po prostu nasiona korzenia, to już nie będziemy musieli się przejmować aż tak bardzo tym. Dirt tutaj jest w ogóle przydatny. A tak, z dirt robisz chociażby piece. Ale co do innych zastosowań, niestety nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, bo najprościej w świecie nie wiem. Nie znam tej gry aż tak bardzo. Bardziej niż ja, więc to już jest... Ground slime. Dobra. Kolejne złoże kopra. A, i w ogóle zauważyłem jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o te klocki gluta podłogowe. Według ich opisu można je stosować po to, żeby swoją farmę glutów zrobić. Więc jeśli będziesz chciała, siostra, to będziesz mogła zbudować jakąś salę stricte po to, żeby tam hodować gluty. A jak? Tylko ostrzegam, gluty są bardzo cennym... cenną zdobyczą, gdyż z ich gluta można tworzyć różne rzeczy typu jak na przykład... Jak to się nazywa? Brakuje mi słów. A właśnie lampę. Z glutu i miedzi się robi. A, to, więc no. Dobra. Glutit potrzebny po zamianie. Tak. Jeśli tylko zdobędziemy trochę więcej glutu, to będziesz mogła dostać swoją lampę. Póki co tak. Idziemy, zwiedzamy. Póki co sobie radzę. Dobrze. Mam... I tak. Mam ponad 20 kopru. O, to możesz wrzucić od razu do piecyka, co się przerobi. Taki mały na jedną kratkę tunelik jest na prawą górę. Ja jeszcze idę tutaj, bo widzę, że jest niewykopane. Dobrze, to idź. Ja jeszcze za to spróbuję zrobić powrót do rdzenia. Który wydaje mi się, że może być jakimś głównym elementem tej rozgrywki. Do tej pory nawet nie wiem, co z nim zrobić, bo tylko wiem, że potrzebuję energii.
Jak mu ją dostarczyć, nie tylko już nie wiem. A tak, ta struktura, przy której zaczynamy rozgrywkę, wymaga energii. Ale jakiej energii, o co chodzi, to już ci nie powiem, jak niestety nie wiem. To się świeca. No tak, to też prawda. Ej, o nie, znowu glut. Już biegnę z pomocą! Dałaś się trafić glutowi, jak się z tym czujesz? Licho, to mój przyjaciel. I próg jednocześnie. To pia! Czy pia jest do czegoś potrzebny? Niestety nie wiem. Wiem tylko, że istnieje. Jest spora w miarę. O, gluten. To możesz tylko łopatą. Uwaga, glut! Wiem. Bij go z łopaty, bo nie chcę się nawet broni jakiejś trafić. Do widzenia. Ja idę stąd. A nie, mogę drewniany miecz? A nie, nie mogę. Nie, miecz tylko z miedzi. No i szczerze mówiąc, nawet nie chciałbym się go właśnie robić, dlatego z łopaty tłukę. Zawsze łopata lepsza niż, wiesz, goła ręka. Ale dobra. I słuchaj, mamy już wystarczająco dużo miedzi, teraz tylko trzeba będzie tę cynę znaleźć. Jeśli znajdziemy cynę, to możesz... No dlatego mówię, że my jedzi już mamy, teraz tylko musimy znaleźć tin or, czyli cynę. W ten sposób będziemy mogli zrobić tiny workshopa, który w teorii powinien dać jakieś nowe rzeczy. A gdzie zdobyć cynę, jak ją zdobyć, po co ją zdobyć, tego nie powiem, bo nie wiem. Fajne jest to, że jak obraca się... Mamy roślinki! Jej! No, a mamy nasiona korzenia może? Chociaż, bo... Nie wiem. W sensie, jak mi wypadną nasiona, to posadzę, ale no, nie mam, no. Ja też mam trochę nasion, to zaraz dostarczę, tylko na razie zajmuję się oczywiście kopaniem skrótu tunelu. Nie jest jakaś dużo, od razu powiem. Mam przytopić kor? Koper? Jaki kor? Koper? Tak, tak. Kopera możesz przytopić, to nie problem. Mam go dużo, swoją drogą, to też będzie można zrobić zaraz porządny sprzęt do kopania, już miedziany. Całość czy nie całość? Ale co, całego kopera? Nie ma po co rudy oszczędzać. To, form the board. No, jakie, to są potencjalnie bossy. Jeśli chodzi o tą statuę na środku... Okej, okay. Jakiś nowy przepis. No bo mieszasz składniki, których jeszcze nie mieszałaś, więc nowy. No wiem, wiem, tylko mówię, że coś nowego gotujemy. Jest to... Mushy pepper wrap, czyli mamy tortillę taką jakby. Aha, dobrze, dobrze. Plus zobacz 19 jej food. Zobacz też inne właściwości, bo pamiętaj, że to jest też istotne. Jeśli chodzi o gotowanie, fajnie gdybyś się tylko ty tym zajmowała, bo masz wyższy poziom w gotowaniu. No. A jak wiesz, poziomy tutaj wpływają na efektywność wielu rzeczy. Jakby dla mnie nie jest to problem. Ej, grzeczna. Grzeczna, w ogóle nie wiem, czy wiesz, pewnie zauważyłeś, ale nie nazywałam się siostra, tylko sis. Tak, zwróciłem uwagę. Wiadomo, English polskiego sister to jest skróteł, ale ogólnie chodziło mi o to, żeby tak się nazwać ze względu na to, żeby ten, jak to się nazywa. Pogubiłam w tym, co mówię. Kontynuuj spokojnie. Pomyślałam, że mogą być jakieś NPC, więc po prostu stwierdziłam, żeby tak w miarę ładnie było to... No. Tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi o NPC, to mogę ci potwierdzić, że są. Nie wiem, co zrobić, żeby się pojawili, ale wiem, że są. Więc no. Mamy sporo roślinek rosnących sobie już. Okej, dobrze, dobrze. I tak. Konewka mi się zaraz zepsuje. Konewka się nie psuje, po prostu będzie pusta. A, to okej, czyli ją trzeba napełnić. Tak, tak, prawym przyciskiem na wodę i powinno się napełnić. Bardzo. Dobra. A ja w takim razie coś jeszcze ugotujemy, chcesz coś? Nowego miecza? A, możesz przygotować coś. Najlepiej, żeby to było z efektem regeneracji zdrowia, jeśli można prosić. Dokładnie ci nie powiem, co da tą regenerację.
mogę ci załatwić regenerację i movement speed większy przy okazji. A movement speed przyjemna rzecz, nie jest jakoś super potrzebna, ale przyjmę z chęcią. Na pewno potrzebuję, jak mówię, no, regeneracji, bo jestem trochę ranny od spotkań z glutem. No, no to regenerację na pewno mogę ci załatwić, bo to są dwa grzyby, to. Okej, okay, jeśli dwa grzyby, to w porządku. I cek. Ogólnie mam też pytanie do tych ewentualnie oglądających to wszystko. To jest takie bardzo istotne pytanie. Jeśli to oglądacie ten odcinek, a mam nadzieję, że ktoś to obejrzy, bo dla mnie Crookeeper jest przyjemną gierką tylko do stresowania się i w ogóle, więc no. Czy chcecie zobaczyć może perspektywę siostry? Wiecie, dawno nie wrzucałem filmów i każdy pretekst, żeby ją do tego zmusić, jest dobry, więc napiszcie mi proszę, czy chcecie. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli nie, to byłby smutny. Kolejnego wrapa nowego robię. Okej, okay, dobrze, dobrze. Ale tak, aha. A ja za to mogę się pochwalić, że znalazłem kolejne rzeczy. Teraz mam Cherty Piper wrap. Nie Piper, tylko Pepper. Ale okej. Okay. Pepper. No tak, bo to jaki cel dostajesz, jest zależny od składników. Mniejsza, cicho, aj. Ja wiem, że pewnie jest to bardzo zależne, ale ja teraz się jaram, bo mogę sobie gotować. Dobra, no to gotuj. A ja w takim czasie, czy w takim wypadku będę mordował twoje gluty? Nie. A, co? Slajmowa figurka? Co? My slajmowa figurka. A, martwa reprezentacja popularnego pomarańczowego gluta. Okej. Okay. Ej, jakaś znajdźka. A, przy okazji, fajnie by było, gdybyś też wymyśliła miejsce, w którym będziemy mogli, właśnie jak mówiłem, hodować gluty, bo mam już dużo tych... To będzie obok mojej chałupy. ...razi podłogowych, więc... no. Ja za ciebie. Czekaj, bo ja się gubię w tym... Tak bardzo oświetlony, dobra. No wiesz, no mam lampę, to czasami zapominam. Ale akurat mi się przydało. W szczególności no takie regeneracyjne, jako że tu jest dużo glutów. Wiesz, nie musisz tym jakoś szczególnie przejmować. Gorzej tylko, że właśnie są tutaj te gluty takie groźniejsze niż te zwykłe pomarańczowe, więc dlatego by się przydało na wypadek, gdyby się na mnie rzucały. O, i niestety już mam karę za niskie najedzenie. A nie chciałbym żreć po prostu samych kwiatków czy grzybów, bo są nieefektywne i nieefektowne. Leno, co ty sobie myślisz? Dobra, spokojnie, nie śpiesz się. No, kucharzem. Nie, proszę, jakoś sobie poradzę. Aha. Max Helfa ci da maksymalne też. Max aż tak nie potrzebuje, ale dobra. Ale zwiększy się trochę przy okazji. Na 5 minut. Dobra. Dlaczego ja już jestem tutaj blisko, to tylko dostarczy. To tylko daj jedzonko i będzie dobrze. A dziękować? Okej, ma jakąś regenerację, więc powinno być dobre. Okej, okay, trochę mi to nasyciło, wystarczająco, żeby móc dalej eksplorować. Dostałem, no jak widać, fajne efekty. Co nam zaczęła rosnąć? Co rosnąć? Trawa. A, trawa? Co? Chyba nie rozumiem. Trawa. No trawa, najzwyklej w świecie trawa. A, pierwszy raz się spotykam w takim razie z tym, żeby tu trawa rosła, chociaż dobra. Też za bardzo tego nie znam, więc ciężko mi powiedzieć coś takiego. Wiemy, że papryka będzie wzmacniać bieganie. Mhm. Tak? Tak samo kwiatki będą świecić. Oczywiście jakieś specyficzne kombinacje jedzenia może będą dawać jeszcze lepsze efekty. Nie jestem tego świadom, bo jak mówię, nie znam się na tym aż tak. Aha. I znowu postać zgłodniała, więc lepiej pójdę po prostu na razie do bazy. Mam pudding. Hearty, nie wiem, nie umiem w ingliszowski, hearty berry pudding. Okej, okay, czyli pudding z sercowej jagódki. I on jest o tyle fajny, że ma i regenerację, i leczy. A dobra, razu. Ale tak tylko ci przypomnę, nie musisz łazić z tym do mnie, może do skrzynki i odkładać tej, którą tam mamy, na takie rzeczy. Ta na górze to jest taka odnośnie jedzenia właśnie skrzynka. No właśnie, tej. Sam ją tam przecież przygotowałem. To, że nie można przefarbować póki co skrzynki. Zobaczmy, co już wymyśliłam. Grzyba użyłam. We wszystkim chyba. Nie użyłam jeszcze do jednego składnika. To spokojnie to... sobie używaj, myśl. Ja sobie eksperymentuję.
No dobrze, dobrze. Ja ci też przy okazji dam w prezenciku lampkę. Łatwiej ci będzie się poruszać. Lampkę pod tabem dajesz sobie na rękę. Wiem, wiem. Aż tak... Mossy Berry Pudding. I to jest jeszcze lepsze niż tamten pudding, o którym ci wspominałam. Dobrze, dobrze. Zresztą rzucę ci go, żebyś sobie obczaił. Żeby... No mogę, mogę. I tak będę musiał coś tutaj jeść, bo widzę, że jak się zgłodnę, to się traci max HP nawet. Uj. Co to robi? Co to jest? Slime figurin. A to jest tam figurka! Widzę, że nie ugotowałaś niczego jeszcze z kwiatków, ale okej. Okay. Bo kwiatów wolałam nie używać. O. A w razie czego ja tylko tak ci informuję, że... Przydałoby się, żebyś po prostu nawet wrzuciła... Bieganie. To tak ci powiem, możesz wrzucić naraz wszystkie, daj na to, grzyby i wszystkie jakieś coś, i będzie ci się robiło już tak zakolikowane. Ja póki co zabieram te gotowe potrawy, bo wiesz, chcę szybko zająć się tymi, jak to się nazywa. Zarłam kwiata. Potworami i tak dalej, ja dużo życia tracę. I ostatnia sprawa, mamy trochę miedzi, mogę sobie zrobić zbrojkę? Czy nie? Okej, tylko szczerze, to użyję całą miedź. Tu brakuje tylko spodni, ale to zaraz się ogarnie. I no, miedzi niestety nie będziemy mieć teraz za bardzo, ale będę mógł przynajmniej spokojniej polować na gluty, więc no. Jak będzie potrzebna jakaś konkretna rzecz z komitetu, to... Wiem, wiem, mam wiadro na głowie, nie musisz mi mówić. O, mam sałatkę. No tak, bo z kwiatów chyba najczęściej sałatki wychodzą. Ale no dobra. Tak. Ja już robię coś. Mamy już pół godziny nagrania, a za dużo nie zrobiliśmy. Już? Więc, tak? Więc ja myślałam, jako, że za dużo... 10 minut minęło? Bez przesady, ale dobra. Jako, że za dużo nie zrobiliśmy, to proponowałbym może się trochę pośpieszyć i... Dostałem scrap. Myślałem, że dostałem może tą, jak to się nazywa, cynę za bicie czegoś u glutów, ale niestety nie, więc tak. Ślinki wyrosły, ale wiesz, że ja nie będę się zajmować poważnymi rzeczami, tylko ja roślinki, gospodarstwo domowe. No proszę bardzo, chcesz, to możesz. Po to dostałeś coś zaproszenie, żebym ja się tym nie musiał zajmować. Ja lubię takie rzeczy w grę. I widzowie powinni już dokładnie o tym wiedzieć od dawien dawna. Ale też lubisz mord i rzeź, więc nie ukrywajmy, że no. Ze skrajności w skrajność. Cicho. Dokładnie. Ale dobra. Nie będę tutaj może za dużo gadał, ani nic. Skupmy się po prostu na kopaniu przed siebie. I może znalezieniu nasionek drzew, bo póki co tego nie mamy. Czemu w sumie drzewno? Korzeni, ale wiadomo o co chodzi. Tak naprawdę... Tutaj jest jak... skipnąłam fabułę, więc możesz opowiedzieć może o fabułce. Fabułkę to możesz zobaczyć sobie, jeśli chodzi o wstęp, to na początku tego mojego odcinka wprowadzenie tego z demka, ale ogólnie to jest sytuacja, że byliśmy na jakiejś ekspedycji, zauważyliśmy, że coś świeci i nagle błysk i jesteśmy tutaj. Jest jeszcze drewniana zbrojka, w razie. Tak, dobra. Jest, słabsza, ale jest. Okej, co bardziej mi się opłaca, wooden pickaxe, jak tu. Wiesz, no kilofy przyspieszają kopanie, nie są chyba potrzebne bezpośrednio, na razie przynajmniej. Wiem tylko, że nie wszystko się wykopie kilofem. Chodziło o to, co zadaje więcej obrażeń, czy łopata, czy kilof. A, to kilof, tak, tak, kilof. Dostałam nasiona od gluta. A mi się złamał łopat. Wycraftingować nowego, co prawda to jest trochę głupie, ale... Ale tak, starego zazłomuję, bo znalazłem stół do złomowania. Jak znajdziesz miejsce, gdzie byś chciał się zalokować, powiedz drewno. Czujmy zawsze chętnie. Dobrze, dobrze. Oczywiście, że przyniosę drewno, jak tylko znajdę. Przy okazji mam też nasionka znowu papryki i innych rzeczy, ale nadal nie mam nasiona korzenia, więc no. Kiepska sprawa. Zastanawiam się, co ugotować, żeby nie było mieszaj tylko cokolwiek. Tego samego. Jest! Kwiatki wyrosły! Pamiętaj, siostro, możesz mieszać cokolwiek z czymkolwiek. Tu chodzi o to, żebyś po prostu robiła jedzenie na sytuację, kiedy będzie potrzebne, a nie żeby była różnorodność. To nie Minecraft na modach, gdzie trzeba żreć codziennie coś innego, bo inaczej jedzenie ci nic nie daje. O, jakaś podstawa iście z serwa, nie pamiętam jak to. Co? A, to był chyba Warly, jeśli się nie mylę. Ale tak, najwięcej mamy hardware.
O, jej, mam kolejny poziom w górnictwo. Trzeci. Jeszcze szybciej będę kopał, ale... Poda tylko, że to nadal górnictwa, nie coś przydatniejszego, jak na przykład... co to było? No, chociażby witalność, żeby mieć więcej HP. Albo walka wręcz. Chociaż, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o walkę, to nie chciałbym walczyć wręcz. Chciałbym walkę dystansową tutaj móc uprawiać. No, bym przyjął, ale... Jakby, no, bracie, pomogłem w walczyć normalnie. Niestety muszę cię złamać, nie mamy nasion w piasku. Nie wypadły mi. Spokojnie, zawsze z gluta może wypaść. Ewanko szybkie. No tak. Więc naprawdę moja perspektywa wyglądałaby dość nudno, gdyby ktoś chciał ją obejrzeć. Nie słuchajcie jej, ona tak kłami, bo nie chce jej się nic robić. To tylko dlatego. Nie no, naprawdę. Czy ludzie chcieliby patrzeć, jak podlewam roślinki i co chwilę podchodzę do Gara? Tak. Ewentualnie tłukę slajma. Raz kiedyś, jak się znajdzie. A u mnie co, niby patrzę prawie cały czas na ciemność, jak tylko macham łapą, żeby kopać dziurę. Mam kilo, jestem lepsza od ciebie. Haha. Też mam kilo, tylko że rzadko kiedy go używam na zwykłe ściany dirtowe. Ja wiesz, na co go używam? Na co? Żeby się tłuc. A. No ja do tłuczenia się mam miecz miedziany. Ja stwierdziłam, że nie będę resztek naszej miedzi marnować, więc sobie zrobię drewniany kilo. Okej. Okay. Bardziej, że damage ma niezły. Mhm. Uważa, że niezły. A gdybyś zobaczyła, jakie obrażenia zadają miecz, to dopiero byś zobaczyła, co to znaczy niezły. No, niezły na standardy moim zdaniem. Bo w Terrarii... No na pewno jest lepszy niż bicie z ręki. Więc tak, z tym się zgodzę. Żeby w Terrarii tak szybko zdobyć takie obrażenia, to trochę... No w sensie, da się na początku ze skrzynek przede wszystkim, ale no... Zajęłoby to zdecydowanie dłużej. To był chyba piąty poziom w craftingi? Tak, piąty poziom w craftingi. Teraz mam większą szansę na dostanie podwójnych rzeczy, jak craftinguję. A przy okazji warto też crafcić właśnie, bo zauważam, że crafcenie zwiększa ci pancerz. I jakbyś chyba ogólną odporność... Jakbyś potrzebował, to jest chowane w skrzyni i się gotuje, czyli zapewne no potrzebuję nawet bardzo. Nawet bardzo, bo jestem na skraju życia. W sensie życia fizycznego, nie na szczęście głodowego, więc tak. Korzystam na pewno, a póki co muszę szybko się dokopać do ciebie. Przy okazji może zbierając mnóstwo miedzi i czyżby... Znowu nie, dobra, 15 poziom biegania. Dobra, nie musisz mówić wiem, z nazw ani nic. Będziesz, dobra. Wiem, że na pewno proszę, będziesz korzystał ze wszystkiego, co jest gotowane z kwiatków, bo to rozjaśnia. Zdecydowanie. Ale na razie się tym nie przejmujmy, na razie kopmy dziurę po prostu. Kop dziurę. I dobra, jesteśmy już na terenach prawie pod chałupą, więc tak. Na tym nie możemy też zakończyć. Wiesz, o co chodzi, ale na tym też można zakończyć pierwszy epizod. Pomiędzy tym a następnym, pewnie trochę posiedzimy z siostrą tutaj, może szykujemy żarcia. Poplanujemy sobie jakieś coś. Więc no, nie spodziewajcie się, że spotkamy się znowu w idealnym takim samym stylu, ale mogę wam zagwarantować, że następny odcinek na pewno będzie na dniach. Czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, nie wiadomo. Wiecie, z siostrą nigdy nic nie wiadomo, ale na pewno będzie, bo gierka przyjemna. Taka na odstrasowanie się po Elden Ringu. To ty masz, siostra, ale nie wiadomo, jak to będzie z mojej strony. No, ale mam dobra, szybszy sposób na upuszczanie. Okej, a póki co ja tutaj kradnę sobie, no, wrapa grzybowo-paprykowego. No i dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia, więc trzymajcie się i hej, hej. Ajo. Siostra, no, dobra, dziękuję, siostra.